Trenkiewicz, choć minęło tak wiele lat, dalej budzi grozę. A najczęściej używanym wobec niego określeniem jest bestia. Historia nieśmiałego nauczyciela z Piotrkowa pokazuje, jak rodzi się zło i co się dzieje w umyśle psychopatycznego zabójcy. Tak przeczytać można na okładce książki wyżarskiej Łowca. Sprawa Trenkiewicza. Reportaż i o tym teraz będziemy mówić z naszym gościem Eważarska. Autorka tej książki jest z nami. Jak piszesz, skromny, nieśmiały nauczyciel z Piotrkowa. Naprawdę tak źle można skończyć? No ta historia pokazuje, że tak, ale to, to chyba nie do końca było tak, że to był tylko taki nieśmiały nauczyciel z Piotrkowa. To był człowiek, z którego głowie coś od dawna się rodziło, robiło. Mhm. Po tej książce ona została wydana w sierpniu, po tej książce bardzo dużo osób się do mnie odezwało. Osób, które Ofiar, miały... które się nie, zgłosiły, nie, osoby, które wcześniej miały kontakt z Mariuszem mhm. Trynkiewiczem, zanim doszło do, do tych zbrodni, o których dzisiaj mówimy. I te osoby opowiadają mi historie równie niepokojące, gdzie Mariusz Trunkiewicz albo zaczepiał tych ludzi, którzy byli jeszcze mm -hmm. wtedy dziećmi, albo opowiadano mi o, o gwałtach, które nigdy nie, nie ujrzały światła dziennego. Więc tak naprawdę to, to nie jest tak, że, że to był nauczyciel i nagle z dnia na dzień mm -hmm. coś się złego wydarzyło. To był człowiek, w którego głowie od dawna coś narastało. Ile ofiar ma na koncie? Wiemy o czterech. Wiemy o czterech, mm. natomiast e, ja mam dużo wątpliwości, bo wtedy w 80. latach, 80-89 rok, jak całe śledztwo trwało, tak naprawdę e, nie sprawdzono bardzo wielu wielu wątków. Ja rozmawiałam z milicjantem, który tą sprawą mm. się zajmował i m, on opowiadał, że. OK, sprawdzili teren województwa Piotrkowskiego, bo, bo wtedy jeszcze był mhm. ten stary podział. Natomiast już nie sprawdzali pozostałej części Polski, jeśli chodzi o zaginione dzieci, jeśli mhm. chodzi o dzieci, które się nie odnalazły. A tak jak mówię, do mnie dociera teraz bardzo dużo informacji, że Trynkiewicz już zdecydowanie wcześniej po tej Polsce podróżował. Bo to są Twoje okolice, prawda? Tam, gdzie on wyszukiwał swoich ofiar, to powiedzmy, to jest Twoja mała ojczyzna. To jest moja mała ojczyzna, to jest moje miasto, i stąd mhm. ta książka. To, to, to jest historia z Piotrkowa. Ja, ja pochodzę z Piotrkowa. Mhm. Zamordowani chłopcy byli w moim wieku, więc to, to jest moja historia, bo to się działo wokół mnie. My tym wszyscy żyliśmy. A jak się okazuje, ta, ta książka, kiedy miała e, promocję i, i premierę w Piotrkowie oczywiście, bo to było jakby naturalne miejsce dla, mm. dla tej książki, e, wzbudza, wzbudza cały czas olbrzymie zainteresowanie, czyli tak naprawdę historia Mariusza Trynkiewicza, przynajmniej w Piotrkowie, e, wciąż jest żywa. Podejrzewasz, że takich osób, które zostały przez niego skrzywdzone, może być e, dużo więcej, więcej? Myślę, że może być więcej. Natomiast, żeby mówić o konkretach, mm -hmm, trzeba jest. by było mieć tutaj już bardzo konkretne dowody i, i to jest na kolejne lata pracy mm -hmm. po 30 latach, a czasami nawet i, i po 30 para, paru, bo, bo te osoby mówią o przypadkach sprzed 88 roku. No to czasami jest trudne, zwłaszcza, że po 30 mm -hmm. latach te, te sprawy, tak. na przykład jeśli chodzi o zabójstwo, mm -hmm. się przedawniają mm -hmm. tak, w polskim kodeksie. To jest tak, że wtedy też na ówczesne czasy policja miała za mało narzędzi, żeby być skuteczniejszą? Czy nie? Milicja? Milicja, no tak. Milicja. <grym> Milicja. Y -y, wiesz co, to, to jest bardzo ciekawa historia, bo gdy zaczęłam się zajmować tą historią, czytać akta, dokumenty, docierać do tych ludzi, to się okazuje, że Mariusz Trynkiewicz tak naprawdę przez całe śledztwo mówił to, co on chciał. Nie to, co chcieli śledczy, tylko to, co on chciał. Oni mu na to pozwalali. I tak jak powiedział milicjant, który tę sprawę prowadził, który zatrzymał Trynkiewicza, który współpracował z prokuratorem Rąc, która się zajmowała, on powiedział, że właściwie, gdy zatrzymali Trynkiewicza i on powiedział Tak, to zrobiłem. To już był cały sukces. Nie trzeba było drążyć dalej, bo dla ówczesnej władzy trzeba było dać sygnał społeczeństwu: mm. okej, OK, jesteście bezpieczni, poszły medale, poszły jakieś niewielkie nagrody pieniężne i ta sprawa się zamknęła. Nikt tak naprawdę nie drążył. Czy Mariusz Strymkiewicz zrobił to sam, czy Mariusz tych chłopców zgwałcił, co się działo z tymi mm. chłopcami? On tak naprawdę w każdym zeznaniu manipulował tymi śledczymi i on mówił to, co on chciał. Ciekawe jest nawet to, że w jednym z wywiadów prokurator właśnie Małgorzata Rąc, sama przyznała, że, że, że to był człowiek taki, który potrafił manipulować, manipulować. Mhm. człowiek, który nawet w jakimś stopniu wzbudzał sympatię. Ona... Czyli inteligentne psychopata, a może po prostu psychopaci są tacy? Wiesz, i pewnie, dlatego... pewnie tacy mhm. są. Tylko chłopcy są jego ofiarami? No właśnie, te informacje, które do mnie docierają, wskazują na to, że, że tam się pojawiały też dziewczynki. Natomiast, yy, mówię, to, to są informacje przekazane przez yy, osoby, które wtedy były dziećmi yy, i ja tego nie mam potwierdzonego, mhm. więc yy, pewnie nie powinniśmy o tym mówić. Podtekst był seksualny? Yy, w przypadku tutaj mhm. czterech chłopców. Tak, tak, tak. Nigdy, nigdy o tym nie, nie powiedziano, nie, nie zrobiono badań tak naprawdę. Nie wiadomo, co, co z tymi chłopcami się działo, bo te ciała już były w takim stanie. W pierwszych trzech chłopców te ciała były spalone, ciało Wojtka, pryczka, które znaleziono dopiero we wrześniu, czyli tam po, po prawie dwóch miesiącach było w stanie takiego rozkładu, że nie można było tak naprawdę stwierdzić, co się działo. Ale tutaj nie ma wątpliwości, mhm. bo, bo, bo Trynkiewicz miał takie skłonności. E, natomiast on nigdy o tym nie mówił, a co ciekawe, śledczy podczas tych przesłuchań też nigdy o to nie pytali. On bardzo, bardzo sprytnie te tematy omijał. Stąd to moje pytanie właśnie, czy, bo dzisiejsza wiedza śledcza pewnie jest większa niż to, co, jak to wyglądało wtedy, że... Mm... Nawet to pytania, które, nam, które my stawiamy, wydają się takie oczywiste na etapie śledztwa, że warto by je postawić, nie? a tutaj się okazuje, że, że niko, dla nikogo nie były interesujące wtedy. Wiesz, ja myślę, że teraz gdyby była taka historia i gdyby było tyle niedomówień mhm. i tyle znaków zapytania, to, to my chociażby dziennikarze byśmy mhm. próbowali na to odpowiedzieć. Wtedy w latach 80., przełom 90. lat to, to nie były jeszcze lata, kiedy, okay. kiedy ta prasa i ci dziennikarze mm -hmm. mogli gdzieś się dobijać. Ja rozmawiałam z fotoreporterem takiej łódzkiej gazety, który zaczął się interesować mm -hmm. tym tematem. Oni to wypuścili wtedy na jedynkę. E, interesował ich tutaj wątek satanizmu, bo nikt w ogóle wtedy nie okay. mówił o, o pedofilii w 88 roku w Polsce. I on mi opowiadał, że oni mieli bardzo duże później kłopoty, po tym, że ten temat wyszedł. No bo jak w Polsce Ludowej mogły się dziać no tak. takie mhm. rzeczy? Więc myślę, że gdyby to były te lata, to, to na pewno by wiele tych pytań i wiele wątpliwości zostało rozwianych. Mhm. wspominamy o tym, że to był nieśmiały nauczyciel z Piotrkowa. Jak długo pracował z dziećmi? Normalnie wykonywał swój zawód i w tym czasie porywał i mordował? Y Wiesz co? On wykonywał swój zawód przez kilka lat, miał bardzo dobrą opinię w środowisku, był bardzo lubiany przez dzieci. Zresztą on prowadził też kółko fotograficzne, gdzie, gdzie te dzieci bardzo lubiły chodzić. Tam... Ale to działało na tej zasadzie, że on to organizuje, żeby ich do siebie przekonać, żeby potem e, móc uprowadzać i mordować? Czy? On wtedy miał kontakt z dziećmi, jak uczył. Później się okazało, że e, miał dwa przypadki uprowadzenia chłopców i molestowania. On trafił do mhm. e, aresztu i kiedy wyszedł na taką jakby przerwę ze względu na stan zdrowia matki, no to wtedy doszło do tych e, zbrodni. Dzisiaj, co się z nim dzieje? Dzisiaj e, Mariusz Trunkiewicz e, przebywa w ośrodku w Gostyninie. Hmm. E, to jest e, bardzo ciekawe miejsce. Nie wiem, czy byłeś tam w Gostyninie. Ja, no, pamiętam Ty... z przekazów, jakby, jak, jak to wygląda i cała ta jego sprawa, przewożenie, cudowanie i tak dalej, to, 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 to było to jest widowiskowe rzeczywiście, było, natomiast zostało. widowisko. Się... tego ośrodka, to, to to jest taki fajny. Fajne miejsce położone w lesie, bardzo kameralne. Jest szpital, mhm. gdzie, gdzie są przeróżne oddziały kardiologiczne, neurologiczne. I tak z boku schowany jest nowy obiekt za takim wysokim, nowym murem. Dla w, pełni, tak? w pełni monitorowany mhm. tak. Oddział, właśnie dla taki budynek dla tych przestępców. Marusz Trękiewicz tam jest poddawany terapii, ale to on decyduje, mhm. czy chce być tej terapii poddawany. Tak czy nie. Prawo, tak, że on może tak, decydować, tak. czy chce, czy nie. On to jest generalnie, terapia, która ma o, wiesz, on na przykład jego... zmieniał sobie pielęgniarki, tak, bo, mhm. bo to on decydował, że, mhm. że nie chce z takim personelem pracować. On maluje, pisze wiersze, ma żonę, decyduje o tym, kto go odwiedza. Tam bardzo często mhm. go odwiedza żona, czasami przyjeżdża z córką, często też przyjeżdża matka. On ma świetny kontakt z matką, to jest bardzo bliska relacja. Więc można powiedzieć, że... I jemu w jakimś sensie to życie się ułożyło. Zresztą tak mi jego matka powiedziała, mm -hmm. jak ja rozmawiałam. Mówiąc e... o synu w więzieniu, że życie tak, mu się tak, ułożyło. Tak, że, że ona jest w pewnym sensie, ona jest szczęśliwa, bo jemu się życie ułożyło, bo on jest bezpieczny, ludzie są bezpieczni, on ma żonę mm -hmm. e... i ona jest spokojna. Czyli zaakceptowały, że morderca po prostu prowadzi normalne życie, tylko że za murem więziennym. No wiesz, to nie jest normalne życie, bo, bo, bo on nie, nie wyjdzie na zakupy, chociaż on w 2014 roku był przekonany, że, że on będzie prowadził normalne życie, bo gdy on opuszczał... Zakład karny, on był świetnie do tego przygotowany. Ja rozmawiałam z policjantem, który od początku do końca monitorował mhm. i, i zabezpieczał to wyjście. A. I on mi opowiadał o Trękiewiczu, że Trękiewicz był świetnie przygotowany. Ale on... Przygotowany, znaczy zresocjalizowany? Nie, był świetnie przygotowany do życia na zewnątrz. On, mhm. on przez y, ostatnie lata się przygotowywał, co to jest internet, jak się, posu... jak się poruszać komunikacją, mhm. karty płatnicze. Więc on był przekonany, że on wyjdzie i będzie funkcjonował. Żona, dziecko to są historie jeszcze z czasów, kiedy mordował. Czy to jest późniejsza historia, kiedy został już zatrzymany? Jak to jest? Jego, Jego żona i córka? To jest bardzo ciekawa historia, zresztą, którą opisała Justyna Kopińska. To jest mm -hmm. świetny reportaż. To jest kobieta, która zakochała się już w Trynkiewiczu, który siedział w Gostyninie. Zresztą nie ona jedna, bo z moich rozmów wynikało, że on miał cały, cały fanklub kobiet, które do niego pisały, które... Ale fan fanklub właśnie dlatego, że to jest taka, taka postać? Jakby tak. To tak, zło sprawiało, tak, że tak, dziewczyny tak, się w nim Tak, zło, zło przyciąga. On miał kobiety, jedna mu piekła ciasta, inna mu kupowała jego ulubione buty sportowe, inna mu kupowała dżinsy, no ale on wybrał tą kobietę. Zresztą to jest kobieta, która jest kobietą wykształconą, pracuje w warszawskiej korporacji, bardzo lubiana przez matkę Mariusza Trnkiewicza. Ona się zakochała w Trnkiewiczu praktycznie od razu, gdy nawiązała kontakt przez swoją przyjaciółkę, uważa, że to jest wspaniały człowiek. Zresztą tak, jak było właśnie mhm. w reportażu Justyny Kopińskiej, ona opowiadała o, o tym, że to chłopcy go prowokowali, więc jakby nie za bardzo widzi mhm. jego w tym winę. Hmm. Powiedział, tak jak mówiłaś w momencie zatrzymania, tak zrobiłem. Tak. Czy kiedykolwiek odpowiedział na pytanie, dlaczego? On podczas przesłuchań nie potrafił powiedzieć. On ten sam moment zbrodni, on zawsze odpowiadał, że, że nie pamiętał. Jakby śledczy, mhm. psychologowie, biegli, uważali, że to jest jego linia obrony. Natomiast on zawsze mówił, że nie pamiętał, co się z nim działo. Natomiast jego matka, gdy rozmawiałam, ona, mówi, ona mówiła, że Mariusz na pewno musiał wziąć jakieś narkotyki, bo to niemożliwe, żeby on to zrobił. Bo taki grzeczny był, tak? Bo taki był grzeczny i pewnie czyli, czyli zawsze mówił dzień odpowiedź. dobry. No tak. Ewa Żarska, dziennikarka śledcza, reporterka, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za Dziękuję. spotkanie i za tę rozmowę. Łowca, sprawa Tronkiewicza, o tej książce rozmawialiśmy teraz. Newsweek Opinie już za chwilę. Renata Kim, jej gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Moim gościem jest Tomasz Piątek, dziennikarz, publicysta, autor książek, głównie o Antonim Macierewiczu, ale nie tylko, bo wcześniej miał kilka innych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Kler, którego Tomek nie widział, a ja widziałam, ale to jest tylko punkt wyjścia do tego, żeby porozmawiać o tym, czy można krytykować Kościół katolicki, czy ta krytyka może coś zmienić. I już za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Bardzo dziękujemy. Newsweek Opinie z Renatą Kim i jej gościem już za chwilę u nas, a my wracamy jutro, tradycyjnie za pięć ósma. Za dziś dziękujemy i do zobaczenia.